Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejne pytanie od widza. W naszym małżeństwie mamy dwoje dzieci. Czy to uniemożliwia przeprowadzenie stwierdzenia nieważności małżeństwa? Bardzo dziękuję za to bardzo istotne pytanie. Często pytacie Państwo o kwestie dzieci w kontekście stwierdzenia nieważności małżeństwa. Dlatego tym chętniej opowiem raz jeszcze, bo ta kwestia budzi naprawdę bardzo wiele wątpliwości i pytań. Generalnie nie ma żadnego odgórnego zakazu na przeprowadzenie procesu kościelnego, gdy w związku zostały zrodzone dzieci. Małżeństwo będzie nieważnie zawarte, czy dzieci są, czy też ich nie ma. Nie ma to teoretycznie żadnego związku z tym procesem. Tu jest sprawa bardzo prosta. Wszystko wynika z tego, że małżeństwo jest nieważne od samego początku, już od pierwszej chwili. To, że później pojawiły się dzieci, czy miały miejsce inne okoliczności, teoretycznie nie ma generalnie żadnego znaczenia. Wyjątek od tej zasady stanowi przypadek, kiedy to wykluczenie, na przykład potomstwa, jest rozpatrywane przez Kościół.